Siema, siema, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zagramy sobie mecz z Chelsea. Mecz rewanżowy. Myślę, że te koszulki pozostawimy. No i oczywiście gramy, moi drodzy, spotkanie z Chelsea Londyn. No to będzie bardzo, bardzo ważne. Bardzo, bardzo ważne spotkanie. Takiego treningu jeszcze nie miałem. I muszę przyznać, że jakby to powiedzieć, jest przedziwny. Strasznie, strasznie dziwny i zobaczymy, może uda się tutaj gdzieś coś trafić, albo nie będziemy tego grać. Tak więc, moi drodzy, FC Barcelona, Chelsea, Londyn, tym razem Camp Nou, więc tutaj Barcelona ma oczywiście większe szanse na zwycięstwo. Na Stamford Bridge był wynik 1-0, 5-2, moi drodzy, ależ gromi niesamowicie Bayern Monachium. No i to najprawdopodobniej Barcelona się spotka z Bayernem w finale Ligi Mistrzów. No zobaczymy, czy Barcelona podoła, moi drodzy, czy podoła Barcelona Bayernowi i czy podoła Chelsea, która oczywiście w tym spotkaniu no także jest bardzo, bardzo groźna. Miejmy nadzieję, że Barcelona będzie w stanie tutaj odeprzeć wszystkie ataki Chelsea Londyn, że będzie w stanie odeprzeć ataki właśnie tych zawodników, ależ było blisko strzelenia przez Chelsea pierwszej bramki w trzeciej minucie spotkania. Na całe szczęście, moi drodzy, nic takiego się nie wydarzyło. Zobaczymy tutaj, czy będziemy w stanie osiągnąć jakiś dobry tutaj wynik w tym spotkaniu. Jest i Lionel Messi, który cały czas tutaj stara się zaatakować zawodników Chelsea Londyn. No i zobaczmy, jest rzut wolny, Hazard będzie go wykonywał, czy uda się tutaj, ależ strzał nieprawdopodobny, Chelsea w natarciu, moi drodzy, i czy będzie tutaj ktoś w stanie coś osiągnąć jeszcze z tym właśnie zespołem Chelsea. No przekonajmy się, w ogóle nie wychodzą na pozycję zawodnicy Barcelony, nie wiem, czy są po prostu już bardzo zmęczeni tym sezonem. Będzie żółta kartka na 100%, to był bardzo, ale to bardzo groźny faul, musi być żółta kartka. No i widzimy, że sędzia tą kartkę chyba wyciągnie, tak jest, żółta kartka dla Chelsea. Lionel Messi, moi drodzy, Lionel Messi tutaj będzie chyba będzie podawał. No i myślę, że to jest dobry wybór. Tak więc tak to wszystko na razie się prezentuje. Jest 0-0 w tym spotkaniu. Czy będzie Barcelona w stanie tutaj no pokonać bramkarza Chelsea? Oto jest pytanie. Oczywiście mamy zawodników, którzy są w stanie, Oskar tutaj cały czas przez Barcelonę jest, no można powiedzieć, napastowany. Nie ma ten młodziutki zawodnik miejsca kompletnie. Chciałbym, aby w tym spotkaniu Barcelona no jednak pokazała pazur, aby w tym spotkaniu po prostu zwyciężyła. To będzie dla mnie niezwykle, niezwykle ważne. Jest spalony, moi drodzy, spalony, na którym jest Lionel Messi. Mam nadzieję, że kolejny sezon będzie już sezonem dużo bardziej takim pewnym, stabilnym, chociaż w tym akurat sezonie liga jest nasza tak naprawdę. Nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby w lidze po prostu przegrać. Musiałaby się stać jakaś katastrofa i tutaj kolejne błędy Barcelony. Niezbyt dobre podania do Messiego, które kończą się po prostu fiaskiem. No i zobaczmy. Jest Ivan Rakitic, piękny odbiór piłki, tutaj mam nadzieję, że będzie to oczywiście odbiór, który pozwoli nam coś w tym meczu ugrać, może jakąś fajną, szybką akcję. Lionel Messi, a strzelimy Lionelem Messi, mam nadzieję, że to będzie dobry strzał, ależ piękny strzał, poprzeczka, niesamowita historia. No tutaj Messi pokazał klasę, aczkolwiek brakło dosłownie troszkę. Brakło dosłownie, moi drodzy, troszkę, więc mam nadzieję, że będziemy tutaj jeszcze piękne akcje konstruować, że będziemy w tym meczu robić takie akcje, które pozwolą nam być no, bliżej zwycięstwa, bliżej finału. No trzymajcie za nas kciuki. Jest odbiór przez Ramiresa Suarezowi piłki.
bardzo, bardzo dobrze. Obrońcy Chelsea radzą sobie z zawodnikami Barcelony. No Suarez też jakoś wielkością nie poraża, szczerze przyznam. I jest to na pewno zawodnik, który nie jest jakiś mega, mega silny. Zobaczmy, Suarez w ślizg, no to było bardzo, bardzo, widzimy tutaj piękne, aczkolwiek, no i jest i tutaj podanie do Messiego, bardzo niecelne, niestety musi zakończyć się to kontratakiem Chelsea Londyn. Zobaczmy, jest tutaj, widzimy cały czas przy piłce Diego Costa, młody zawodnik, aczkolwiek wygląda jak stary, stary dziad, i to oczywiście jest jego minusem. Wygląd to on ma akurat paskudny, nienawidzę jego wyglądu, wygląda jak Shrek, po prostu wygląda jak Shrek. Piękne, prostopadłe podanie piłki do oczywiście Neymara. No i zobaczmy, jest podanie do, tutaj widzimy Leo Messiego, który pięknie przerzuca sobie piłkę. I czy będzie tutaj coś w stanie zrobić, jest do Andresa Iniesty. Piękne podanie. Ale to się wszystko kończy tak, jak się kończy, moi drodzy. Czy Barcelona będzie w stanie podwyższyć wynik na 2-0? Oto jest pytanie bardzo istotne. Chciałbym oczywiście, ale nie wiem, czy to się uda, moi drodzy. Tak to wszystko wygląda. Zobaczmy, kolejna piękna, piękne prostopadłe podanie, mogło się to skończyć po prostu dużo, dużo lepiej. Jest tutaj, widzimy cały czas Neymar, całkiem dobrze dysponowany, aczkolwiek też popełnia trochę błędów. David Luiz, który broni tutaj, czyści tą, ależ Messi, jest kontuzja. Ależ niestety Leo Messi kontuzjowany. Zobaczmy sobie tutaj Leo Messiego, ściągnijmy tego zawodnika. Jest Paul Pogba, chciałbym, no muszę wprowadzić Munira. Znów mecz, nie będę dawał Tejo już na wypożyczenie, bo to jest po prostu strasznie słabe, bo ja później nie mam kim grać. No i obowiązkowo trzeba kupić, moi drodzy, napastnika takiego dosyć dobrego, szybkiego, którym będziemy mogli tutaj strzelać bramki, więc tutaj na pewno jakiś rasowy napastnik by mi się przydał. Będziemy na pewno tutaj starać się jakiegoś napastnika ściągnąć w okienku transferowym. Zapraszam na krótką przerwę. Pięknie sypie mecz, Boże, pięknie sypie śnieg za oknem. Cudownie to wygląda. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o taką zimę, gdzie pruszy delikatnie śnieg, ja bardzo taką zimę lubię. Ale moi drodzy, widzimy, że Messi niestety kontuzjowany. Chciałbym zobaczyć, co mu jest, ale niestety nie mogę. Dowiem się oczywiście tego w biurze. No i tutaj miejmy nadzieję, że Barcelona już teraz w tej połowie będzie grała dużo, dużo lepiej niżeli w połowie pierwszej, bo w pierwszej były duże problemy. Zobaczmy, no tutaj widzimy, że jest i Munir, który chce coś osiągnąć. No chciałby ten młodziutki zawodnik w tym meczu strzelić bramkę. Oczywiście jest to możliwe i tutaj z Barceloną wszystko jest w sumie możliwe. Chciałbym odebrać piłkę, ale się chyba to nie uda. Oczywiście odebrałem tą piłkę, ale wyszła piłka na aut, więc tak to właśnie, moi drodzy, wszystko się prezentuje w tym oto spotkaniu. No zobaczmy, dwóch zawodników Barcelony, czy poradzi sobie z Felipe Luisem. To będzie bardzo, bardzo ważne, żeby temu zawodnikowi tą piłkę odebrać, bo no nie jest to przede wszystkim łatwy mecz dla nas, dla naszych zawodników. Zobaczmy teraz, jest, wybiega, moi drodzy, Munir, no tutaj młodziutki zawodnik Barcelony. Zobaczmy, jak on będzie tutaj z piłką szarżował, jednak się nie uda, tutaj odbiór piłki przez Chelsea. No nieźle, moi drodzy, prezentuje się ten młody Oscar, który może będzie w naszych szeregach w przyszłym sezonie. No i widzimy teraz odbiór piłki przez Barcelonę, wybicie na rzut rożny.
No a Oskar tutaj radzi sobie całkiem dobrze. Moi drodzy, napastnik, o tym właśnie mówiłem. Jest wielu napastników, których ja będę chciał może tutaj zapytać o nich. Zobaczymy, czy będziemy w stanie dostać jakieś pieniążki od naszego zarządu. Jest i Munir, zobaczmy, będzie ten młody zawodnik na pewno chciał tutaj powalczyć jeszcze, czy to się uda, jak widzimy, nie udało się i na pewno nie jest to łatwa sprawa, moi drodzy, żeby tak zawodnik po prostu z taką Chelsea zdobył jakiegoś tam gola. Nie jest to takie proste, ponieważ Chelsea to bardzo szybki zespół, dobrzy zawodnicy i zawodnicy klasy światowej. Więc jest to po prostu mało prawdopodobne, moi drodzy, żeby tutaj Munir mógł swoją prędkością coś osiągnąć. Zobaczmy, tutaj pięknie Neymar, cały czas Neymar jest bardzo blisko pola karnego. Czy uda się Neymarowi coś tutaj w tym spotkaniu i w tej akcji ugrać? Podanie, widzimy cały czas Barcelona tak swobodnie, w miarę swobodnie pod polem karnym, ależ tutaj teraz błąd, to był Busquets, no i czy wykorzystają ten błąd gracze Chelsea? Jak na razie się nie zapowiada. Jest i Oscar, tutaj widzimy, że cały czas Barcelona stara się oczywiście no, odebrać piłkę graczom Chelsea. Podanie, wybicie i jest piłka dla Barcelony. Oczywiście my także pewną zmianę wprowadzimy. Wejdzie Paul Pogba za Andresa Iniestę. Wejdzie, zamieni się Suarez miejscami i wejdzie za niego Neymar. A za Suareza wbijemy Turana. Mam nadzieję, że tutaj coś zmieni, bo chodzi mi o to tylko, żeby były jakieś tam nowe, świeże siły. Zmiana oczywiście w drużynie Barcelony. 70. minuta tego meczu, moi drodzy, podanie na lewą stronę boiska. Jest, ależ tutaj błąd Davida Luiza, no to mogło skończyć się bardzo, bardzo źle. Jest William, niezwykle utalentowany młody zawodnik. Jest Paul Pogba, zobaczmy Neymar. No Neymar tutaj naprawdę swoją prędkością może zrobić bardzo, bardzo wiele. Czy będzie w stanie Neymar coś tutaj zrobić jeszcze w tym spotkaniu? No to jest dobry, dobry, młody, obiecujący zawodnik Munir. Munir, zobaczmy. Podanie do Neymara, ależ to było blisko, ależ to było bliskie. Bliskie zdobycia bramki, moi drodzy. Fajnie byłoby strzelić jeszcze jedną bramkę. Grałoby się na pewno dużo, dużo spokojniej. Jest i widzimy tutaj podanie znakomite do zawodnika Chelsea London. No i widzimy, że jest tutaj naprawdę, ależ chyba będzie jeszcze rzut wolny. Naprawdę, naprawdę można w tym spotkaniu, no, czuć się bardzo niepewnie, bo niezwykle, niezwykle wymagające to spotkanie dla graczy Barcelony. Także myślę, że dla graczy Chelsea, którzy po prostu nie są w stanie nic tutaj więcej w tym spotkaniu zrobić. Zobaczmy, jest Neymar, wybicie piłki przez Iwanowicza. 82. minuta meczu, jest Neymar przy piłce, no cały czas Neymar, zobaczmy jak pięknie radzi sobie ten zawodnik, czy uda się tutaj coś zrobić, czy uda się strzelić bramkę, było blisko, aczkolwiek no nie jest to na pewno akcja meczu, moi drodzy. Barcelona teraz jest w kontrataku Chelsea, no i wybicie piłki, tak więc bardzo, bardzo dobra sytuacja. Trzeba by teraz tą piłkę, moi drodzy, trzeba by tą piłkę przytrzymać. Oczywiście ważnym jest też aspektem to, żeby atakować, bo nie możemy spocząć na laurach. No i zobaczmy, jak to wszystko wygląda, moi drodzy, jak to wszystko wygląda. Jest podanie do Daniego Alvesa, Dani Alves będzie tutaj chyba podawał do tyłu, podanie do środka, jest tutaj, widzimy Sergio Busquets, było blisko, moi drodzy, ale niestety skończyło się to tak, jak się skończyło. Ile doliczy sędzia minut do końca tego spotkania? Oto jest pytanie. Bardzo, bardzo ważne. Chciałbym, aby tutaj było jak najmniej, no to jest oczywiste. 3 minutki, moi drodzy, 3 minutki męki Barcelony. Czy uda się tą piłkę
przejąć. Mam nadzieję, że się uda. Zobaczmy. Tak jest, chociaż tutaj delikatne problemy. Sergio Busquets, zobaczmy. Wybicie piłki. No, czy uda się tutaj? Już Barcelona nic nie zrobi, nie zrobi także nic. Chelsea, koniec tego spotkania. Cieszą się zawodnicy. Jest finał Ligi Mistrzów. Tak więc, moi drodzy, w finale jest Bayern, Monachium i FC Barcelona, więc Messi przeciwko Lewandowskiemu. Zobaczmy, kontuzja zawodnika, o tym właśnie mówiliśmy. A więc właśnie, zapomniałem, 7, raz, 2, 3, 4, 7 milionów dostaliśmy. Kontuzja zawodnika na 3 tygodnie, niestety. Mamy oczywiście tutaj, trzeba by wprowadzić jakiegoś napastnika, no musi być to ewidentnie ten zawodnik. Dajmy sobie tutaj Neymara, bo spisywał się całkiem przyzwoicie. Rakitic musi zostać zmieniony i będzie to Paul Pogba. Dajmy sobie Messiego, oczywiście musi wejść tak, tutaj musi wejść tak. I tak to zostawmy. Jak na razie myślę, że będzie w porządku. Chciałbym, żeby wrócili zawodnicy z wypożyczeń. Byłoby na pewno miło. Przejdziemy sobie dalej. Chciałbym zobaczyć, moi drodzy, biuro, chciałbym zobaczyć sobie sezon, chciałbym zobaczyć sobie kalendarz. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem spotkań jeszcze ligowych. Mamy przewagę w tabeli i to jest, widzimy, dwa mecze zaległe aż. Zobaczmy sobie może zespół. Chciałbym, aby nasz zespół troszeczkę odpoczął. Chciałbym, aby tutaj, no nie mamy w ogóle napastników, to jest jakaś istna masakra. Chciałbym, aby Suarez odpoczął, wejdzie za niego Turan. Tak jest, tak to zróbmy. I oczywiście symulujmy kolejne mecze. W tym odcinku chyba jeszcze nie zakończymy sezonu. Zostawimy sobie ostatni mecz sezonu, czyli Bayern na koniec. Real Madrid też może będziemy symulować. Zobaczę, jak to wszystko będzie się prezentować. Jest, widzimy tutaj, pierwsza kartka Rossi. Czy Barcelona będzie w stanie w tym spotkaniu zwyciężyć? Ter Stegen, o matko boska, jeszcze kontuzja bramkarza. Masakra. Masakra, po prostu masakra. Jest 0 do 0, moi drodzy, jak na razie fajnie byłoby tutaj w tym spotkaniu wygrać, no ale niestety Córdoba remisuje z Barceloną i tak to wszystko się prezentuje. Symulujmy kolejne spotkanie, tym razem może już dajmy oczywiście nie Rafinie i nie Turana tutaj, tylko dajmy Luisa Suareza i Turan przejdzie sobie za Pogbę. Nie mamy napastników, więc tak to musi wszystko wyglądać. Jest i Neymar. Neymar może przejść tutaj. Ter Stegen, wejdzie za niego Claudio Bravo. Tutaj dajmy Iwana Rakitica. Rakitic całkiem dobrze sobie radzi i myślę, że za Busquetsa. Zapiszemy zmiany. I moi drodzy, centrala. Zobaczmy, mamy dwa mecze zaległe i trochę punktów przewagi. Możemy symulować kolejne spotkanie. Chciałbym to zrobić, ponieważ, no szczerze powiem, jest to dużo szybsze i przede wszystkim dużo szybciej ten sezon minie. Jest De Paul, niestety przegrywamy jak na razie w tym spotkaniu z Walencją. Mam nadzieję, że spotkanie będzie... Jest 2-0, ojej, ale się tutaj porobiło. Raczej nic się w tym spotkaniu nie zmieni, jest 2-0, Barcelona przegrywa kolejne spotkanie. Przejdziemy sobie, moi drodzy, dalej i zobaczymy symulację automatycznie tylko na ten mecz. Symulujemy kolejny mecz, jest Munir, Suarez, Neymar, Iniesta, Turan, Rakitic, Alba, David, Luis, Piqué, Montoya, Bravo w bramce. Więc mam nadzieję, że będą nam bili Bravo, kiedy Bravo będzie bronił Rakitic. No jest czerwona kartka dla Realu Sociedad, mam nadzieję, że będzie to na tyle duże osłabienie, żeby Barcelona strzeliła kolejną bramkę. Tak jest, Neymar, więc powiększamy swoją przewagę nad Realem Madryt i zobaczmy dalej, moi drodzy, jak to wszystko będzie wyglądać. Jest tutaj chybiony karny, na całe szczęście. Jest tak, jak jest, moi drodzy, dalej jedziemy mecz z Realem, zobaczmy sobie biuro.
zobaczmy sobie biuro, koniec zawieszenia, kontuzja zawodnika, zawodnik zawieszony, koniec zawieszenia, konferencja prasowa, rozmowa z pracownikami, z zawodnikami, mam sugestie, dziękuję trenerze, wszystko ok. Moi drodzy, mamy przewagę dosyć sporą nad tutaj Realem Madryt. Dałbym symulację, ale dałbym sobie przede wszystkim zespół. Ustawiłbym sobie, tutaj zobaczmy, jest dalej kontuzjowany. Środkowy obrońca, dałbym tutaj Mascherano. Sergio Busquets, dałbym Paul Pogba, jest ok, wszystko w porządku. Munir, niezwykle zmęczony zawodnik, damy Pogbę. Zapiszemy sobie zmiany i mecz z Realem także będziemy sobie symulować. Nie będziemy grać Realu z Realem Madryt meczu. Chciałbym, żeby to była symulacja. Chciałbym jak najszybciej przejść do meczu z Bayernem, a następnie mógłbym tutaj, moi drodzy, rozegrać dla Was to spotkanie już w kolejnym odcinku. Karim Benzema, więc tak to właśnie jest. Pogba, znakomicie. Paul Pogba, młodziutki zawodnik, pięknie. Bardzo mi się to podoba. Przyspieszmy sobie czas. 2-1. Tak jest! Barcelona wygrywa z Realem Madryt! Cudownie! Cudownie, cudownie! Turan! No świetnie po prostu. Jesteśmy już, moi drodzy, o pańskiej pracy. Podziękowania. Usuwamy, usuwamy, usuwamy. Strasznie, strasznie się cieszę, że jest to wszystko w takim stopniu tutaj. Mogę zagrać, super, Messi gra, ok, jeszcze poczekasz chwilkę. Jest mecz oczywiście z Atletico Madryt. Chciałbym zobaczyć sobie sezon i kalendarz. Mamy raz, dwa, trzy spotkania. Trzy spotkania, które tak na dobrą sprawę moglibyśmy przegrać, bo mamy mecz zaległy, który może zremisujemy, może wygramy. I chciałbym ten zespół sobie, moi drodzy, tutaj zrobić tak. Neymar, Neymar zejdzie. Wejdzie za niego Rafinha, zejdzie Suarez, wejdzie za Suareza wejdzie Munir, zejdzie Pogba, za Pogbę wejdzie, moi drodzy, Sergio Busquets, ale Sergio Busquets będzie tutaj, zamienimy sobie tą pomoc, wiem, że to dziwnie wygląda, ale na te mecze chcę po prostu zmienić co nieco. Jest Mascherano, Jeremy Mathieu za Piqué. Wejdzie sobie Bartra, będzie to, myślę, tutaj dobra opcja. Wiem, że to jest środkowy, ale damy go tutaj. Lewy, w sumie moglibyśmy to zamienić za Bartrę, a Bartrę damy sobie z prawej strony za Alvesa. Jest Claudio Bravo, Messi, Suarez za Jordiego Albę. Na razie tych zawodników zostawimy. Neymar za tutaj tego zawodnika, tych zawodników chciałbym, moi drodzy, tak zostawić. Dlatego taki eksperymentalny skład, gdyż, moi drodzy, ja bym chciał zachować na Ligę Mistrzów świeżość zawodników na ostatni mecz sezonu. Tak to właśnie wszystko wygląda. Nawet jeżeli przegramy, to trudno. Niech sobie pograją zawodnicy. Może będzie remis, może będzie zwycięstwo Barcelony, które ja oczywiście bardzo bym sobie życzył. Jest 1-1. Torres, widzimy. Iniesta, 2-1. Jest po raz kolejny Paul Pogba. Naprawdę świetnie, świetnie, świetnie. Przyspieszamy czas. Jest wygrana, więc jest z czego się cieszyć. Moi drodzy, symulujemy kolejne spotkanie. Kolejne spotkanie oczywiście z Getafe. Bardzo wymagające spotkanie. Zobaczymy, jak ono będzie wyglądać. David Luiz, kontuzja. Niestety i kolejna symulka, tak więc, a jednak kontuzja niezbyt groźna, spokojnie na kolejny mecz był już gotowy i przyspieszmy sobie to 3-1. Munir, 2 gole, pięknie, przejdziemy sobie dalej, jest mecz z Bayernem Monachium, jest i biuro, moi drodzy, ostatni mecz tego sezonu. Okej, tak wszystko wygląda, nagroda turnieju, 16 baniek dostaliśmy zarąbiście za wygranie ligi, moi drodzy. Usuwamy, usuwamy, rozmowa z zawodnikami. Oczywiście, że podzielam biuro, rozmowa z pracownikami, moimi oczywiście, bo to są moi pracownicy tak jakby, nie, i centrala zespół, ustawimy sobie skład, moi drodzy, wiem, że powinien być tutaj Suarez, aczkolwiek ja sobie dam, to jest niby lewy, ale ja dam sobie właśnie tak, środkowy napastnik, Messi, wow, nie, chyba nie, Suarez damy sobie z lewej strony, jakoś grało mi się tak trochę lepiej,
Busquetsa damy na środek, Rakitic po lewej stronie, Turan. Jest i Piqué za Matthew, David Luiz. Z prawej strony damy dla niego Alvesa. Damy sobie, Ter Stegen jest kontuzjowany, niestety tu będzie Munir, oczywiście damy go tutaj. Sergi Roberto, damy sobie tutaj Iniestę. Jest Mascherano, lewa strona jest Adriano, damy sobie oczywiście Jordi Albę. Jest i Pogba, chciałbym, żeby tak to wyglądało. Jest Ter Stegen, Rafinha, Roberto, Matthew tutaj. Tutaj mamy oczywiście Adriano, Bartra, Mascherano, Montoya, Pogba, Iniesta, Munir. Jest w porządku i oczywiście moglibyśmy tak to zostawić jak na razie na to spotkanie. Myślę, że będzie to dobre spotkanie dla Barcelony. Zapraszam na nie bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!